Cześć, witam się na naszym kanale. Zapraszam dzisiaj, będziemy robić kurczaka, a z dodatkami będzie to pyszny obiad, a już w całości razem pieczony. Będzie to kurczak, a z dodatkami, tak jak mówiłam. Zaraz pokażę pierwszą część tego przepisu. Będziemy panierować, robić taką marynatę do mięsa, a w drugiej części filmu i trzeciej będziemy robić dalsze części, a pierwszą zajmiemy się tą marynatą do tego mięsa, którą będziemy przechowywać później z tym mięsem 24 godziny w lodówce. No to dobrze, zabieramy się teraz za robienie tej marynaty. Dobrze? Mamy tu nasze kurczaki, ja mam takie części tego kurczaka. Mam tutaj ich 5 części. To będziemy to teraz panierować. Ja to będę robiła tak. Będę sos sojowy używała. Sos teriyaki. Taką przyprawę mam do kurczaka. I będę używała też czosnek. No dobrze, no to tutaj położę do tej miski naszego kurczaka. Poleję teraz te kurczaki tym sosem sojowym, dobrze? Tym teriyaki. Tak. Tak. Może włożę jeszcze te kurczaki, tutaj mam inne. Wszystkie tu fajnie włożę, tak. Dużo tego sosu teriyaki daję. I trochę sosem tym sojowym podleję. Dobra. Dam też czosnek, posypię. Wszystko, całe opakowanie tego daję. Z tej strony najpierw trochę. Później to może przełożę i z drugiej strony. Tą przyprawę do tego kurczaka. I trochę to tu natrę wszystko. Fajnie, żeby to tak było. Spróbuję tutaj włożyć jeszcze o tą naszą część jedną kurczaka. Jeszcze dam trochę tego sosu tutaj. Tak. Tego teriyaki też. Ja lubię dużo przypraw. Nigdy nie żałuję żadnej marynaty, żadnego przepisu. Przypraw, tak? Lubię wszystko aromatyczne. Tym czosnkiem tutaj posypię jeszcze. Wszystko, tak? O, tą przyprawą. Tak. No. I to tak fajnie teraz poobracam. Tak. I... No i znowu posypię tą przyprawą. Tak. Tak. Się wszystko fajnie marynowało. Czosnek. Przedam tego sosu teriyaki na górę. Tego sosu sojowego. Dobra. Teraz to odłożę do lodówki na 24 godziny, ale tak po 12 wszystko to fajnie przełożę na drugą stronę, żeby to dobrze się wszystko w środku i na zewnątrz pomarynowało. To teraz to idę zanieść do lodówki i widzimy się za 24 godziny na dalszej części przepisu. Będziemy jeszcze potrzebować dużo warzyw i wszystkiego, ale to widzimy się jutro, to pokażę. Na razie to zanosimy do lodówki. Dobra. Dzisiaj, następnego dnia będziemy dokończyć to nasze danie. Mamy tutaj te kurczaki, które się marynowały, a jedną dobę. Będą nam potrzebne ziemniaki. Ja mam takie w skorupkach ziemniaki, ugotowane na pół, pokrojone i one są już ugotowane. Ja będę używała też papryki, mamy dwa kolory papryki. Ja mam akurat pomarańczową i zieloną. Ale ktoś nie lubi na przykład zielonej, a czy pomarańczowej, to może dać inną. Będzie też potrzebna cebula, mam dosyć sporo tej cebuli, już pokrojona w kostkę, albo w jakieś takie nie za duże kawałki, no ona się tam wszystko przepiecze, to nie ma znaczenia. Ja mam takie przyprawy, a paprykę, paprykę wędzoną, oregano, mam pieprz, sól, mam taką przyprawę, ale można jeszcze przyprawy sobie dać, jakie ktoś chce, ja używam takiej, nie wiem, czy wszędzie taka jest, to... Każdy może sobie jaką tam chce. No dobra, to zaczniemy to robić. Aha, będzie potrzebny jeszcze olej. Zwykły olej, taki nie jakiś specjalny. Dobrze, to ja wsypię te ziemniaki tu trochę do tej tacki, bo będziemy to zapiekać zaraz w piekarniku i piec to mięso, bo ono jest tak surowe.
Dobra, to dam trochę tego cebuli tej, tak? Tak? Tej, a papryki naszej? Tak, o. I dam przypraw. Trochę to posypię. Tak. Moje oregano. Paprykę wędzoną. No ładnie pachnie oregano. Rzeźwiający zapach. Tak. Dam tej soli. I ziemniaków, żeby było fajne, słone. Tak. Pieprzu. Trochę to przemieszam. To wszystko. Tak. I dam to nasze mięso. Na górę, na to. Tak o. Marynowało się całą dobę. Fajnie. W tym sosiku. Sosie sojowym i sosie teriyaki. Na górę jeszcze dam następną część tych naszych ziemniaczków. O tak o. Mam nadzieję, że to mi starczy ta blaszka. Ups. Dobra. No i te ziemniaki tutaj wysypię na górę. No fajnie się tak może przypieką. Tutaj na górze. Będziemy to piec w piekarniku. Tak o. Mam jeszcze tej cebuli trochę. Tak. Cebula to się spiecze, tak? No mam tą tatkę przy małą, no to jak ja zawsze. No ale co zrobić? Musi być, no nie? No i tej papryki też dam. Może tam nie wszystko dam. Cebula to się zmniejszy, to papryka też. Dobra. No jeszcze to pewnie przyprawię i poleję na koniec tym naszym olejem. To jeszcze raz dam wszystkie te przyprawy. Tą paprykę, ta. Nasze oregano. Jeszcze raz przypomnę, jak ktoś nie lubi takich przypraw, może dać inne. Tą przyprawę. Trochę pieprzu. Trochę soli. Jeszcze to później poleję po górze. A jeszcze trochę tym oto olejem, żeby to wszystko fajnie spływało. Tam na dół. No i robimy takie zapiekane. To idziemy zanieść do piekarnika, żeby to mięso piekło się do miękkości. Te ziemniaki już są ugotowane, więc one nie muszą być tak długo. Ugotowałam je specjalnie przed, dlatego że one później mięso się spalia, ziemniaki nie zawsze się tak szybko pieką, dlatego są ugotowane i pieczemy to do miękkości. To są kurczaki, one nie będą się tak długo piekły, a ja myślę, że jakieś 45 minut będą. No ja tak zawsze sprawdzam co jakiś czas, no żeby to po prostu mi się to wszystko nie popaliło i nie było z tego później jakiejś tragedii. To ja idę to teraz zapić do piekarnika, no i wracam wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No i zobaczymy, jak to będzie smakowało. To idę. No cześć, to znowu ja, już ugotowane, upieczone. O tak o wygląda nasze danie, pyszne. Mięsko tutaj, a i ziemniaczki. No to zobaczymy teraz, jak smakuje. Ziemniaczki są miękkie, fajne, a przypieczone. O tak o, tak wyglądają, fajne, wszystko fajnie wygląda. Pychotkę mówię. Fajnie naszło. Aromatycznie wszystkimi przyprawami. I tym, tą zalewą z tego mięska, tak? Bardzo fajnie naszło. To ja widać. Tutaj może przybliżę. O tak o. Kurczaczek fajnie wygląda. Pychotka, mówię wam. Taki fajny, super soczysty wyszedł. Pycha. Rewelacja, normalnie. Fajnie w tej zalewie, tej jakiej to było, teriyaki w sosie sojowym z czosnkiem. Fajnie to naszło. Wszystko takie fajne, słodziutkie jest z tego sosu teriyaki. Wszystko fajnie tu się upiekło i ta cebulka, ta papryka, wszystko wyszło rewelacyjne. Normalnie tak pachnie w całym domu.
Także bardzo Wam polecam, tak jak zawsze, wypróbować nasz przepis, no bo jest zawsze pyszny, smaczny, no tak jak widać, wszystko fajnie, ładnie wychodzi, no i dobrze smakuje. Z tego co wiem, dużo ludzi daje mi znać, że moje przepisy są pyszne, no i próbujecie je robić. No to się bardzo cieszę, no i będę przygotowywać dla Was następne przepisy. Dobra, tak jak mówię, pychotka, wszystko wyszło fajne, miękkie, aksamitne. Takie aromatyczne, wszystko się połączyły, wszystkie te przyprawy, wszystko jest, mówię Wam, bomba, rewelacje. Dobra, to dzięki za oglądanie naszego przepisu. Do zobaczenia w następnym filmie, przepisie, no nie wiem, no ten bye!